Jeżeli, kochani, ktoś jest zainteresowany, bardziej najpierw odpuszczamy tutaj naszą mini scenę, bo zapraszamy Państwa na żniwiarza, oczywiście jak najbardziej tutaj bliżej, żebyście wszyscy Państwo mogli zobaczyć. A więc chłopy, kosimy, kosimy, nie dajemy sobie rady. Nie wiem, czy to trzeba zbierać, czy to trzeba co z tym dziadostwem zrobić. Jakby, Zbyszek, mógłbyś powiedzieć na wioskę, żeby zawołać kobiety? Lecz powiedz, żeby przyszły, pomogły, bo my sobie nie dajemy rady, a przecież dzisiaj to rzynki w Lubawce, a ja nie mam czasu, żeby to kombinować. Sam sobie nie dał rady. Ojej, bo na grabią, na... Chyba kombajną chyba to kule kosi. Przecież narobili jakiś mały snopków, co na to odmarnąć. Nie muszkrodźcie, bo nie dajemy sobie rady, trzeba podbierać. Idą te kobiety, czy nie idą? Idą. Coraz szybciej, bo tu zaczyna się chmurzyć, a do rzynki to sztuć. Chodźcie szybko, chodźcie dziewczyny. Chodźcie, chodźcie, a się ociągać. Ja tu mam wodę. Chodźcie coś do jedzenia? No nie, brawo, jaki chłop taki... Macie coś do jedzenia? Ja sobie usiądę, bo już nie daję rady normalnie. No. Ojej, a macie coś do jedzenia? Do picia będzie wtedy w ogóle. Co macie do jedzenia? Do picia. Co żeście przyniosły? No trochę żeśmy przyniesie tutaj, żarty. A słuchajcie, no, ja jestem głodny. Dwie godziny wyszliśmy temu do pola, a jest głodny. No dwie godziny, ale już. Chowaj na kościół, teraz stoi w polu. O, takie układanie właśnie. Chłopy, chodźcie, chodźcie. Pojemy coś i pobijemy. Zostawcie na razie tą robotę. No, zostawcie chłopie te kosy, chodźcie tutaj do nas. Bo mamy jakieś jadło, picie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Człowiek sam musi. Dobra, chodźcie, kochanie. Chodźcie tutaj blisko nas. Siądźcie. Każdy chodź tutaj koło nas. Przecież. A i tu jeszcze wam trochę przyniosłem. O, no i dobrze, no to pojemy. Wiecie co? Wiecie co, dziewczyny? Dzisiaj Lubawcy są do rzynki. Jak myślicie? Pójdziemy na do rzynki, czy nie pójdziemy? Posiądźcie na razie jeszcze na stopki. Pójdzie ku końcowi dzień. Może byśmy coś zaśpiewali. Co zaśpiewamy? Stopki z powrotem. Chodźcie, zaśpiewamy Zachód od Słoneczku. Może znacie? Pamiętacie? Pewnie. Ja mam, ja jem. Zachodnie słoneczko, skoro nas zachodzi, bo nas nogi bolą, po tym polu chodzisz, bo nas nogi bolą, po tym polu. Oto przy janeczku,
Ale nie ma wad jeszcze z tym, czy nie przeszły sobie. Czyli jaki piękny Bona Nowa. A więc... Dla Teresa Karzej, bo najlepszy gospodarz. Podziel wszystkich dokładnie i równo. Dokładnie. To może zanieśmy ten chleb i ten wieniec do gospodarzy, do starostów. A może nas przyjmą na dużej. Mamy nadzieję, że nas... Mamy plony, czyli co? Słuchaj jeszcze coś. Plony się po? Plony się po. A co? I do gospodarza, proszę. Może dalej z przodu. I zaśpiewajmy. Plony się po. Mamy co nieść. Starosta, no to wejdźmy, może nas przywitają. Starosta jest, starościna, no ale proszę. Jest i sołtys, i pani burmistrzowa. Witamy, kłaniamy się. Mamy dla was niespodziankę. Przynieśliśmy wam piękny wieniec dożynkowy i ten oczywiście chleb z tegorocznego zbioru, ale że każdy z najstarszych gospodarz to wam przekaże. Szanowni starostowie, ponieważ gmina, społeczeństwo gminy zaufało wam, tak my wam ufamy. Przyjmijcie ten bochen chleba z tegorocznego zboża, dzielcie go sprawiedliwie, żeby nikomu nie brakowało i żeby starczyło do następnych zbiorów. Szczęść Boże! No to jak chleb, to chyba musi być święty chleb, a więc obśpiewajmy jeszcze chleb. Przed wrotami oczywiście.
oddaliśmy swój chleb. Ciekawe, czy starostowie oddadzą chleb szefostwu, czyli burmistrzowej, sołtysowi. Myślę, że oddadzą, bo to niech dzielą i niech będzie jak najlepiej. Można nawet do mikrofonu. Starostami dożynek zostali Magda Matujewicz i Radosław Arendarczyk. Dzień dobry, witam wszystkich zgromadzonych na dożynkach gminnych w Lubawce. Pani burmistrz, przekazujemy ten bochen chleba z tegorocznych zbiorów zboża. Krajcie go i nie za mało, i nie za dużo, aby nam wszystkim wystarczało. Mamy przekazanie chleba, oczywiście wszystko skosiliśmy, gminne dożynki, czyli w naszej gminie już po żniwach.